Cześć Wam, witam z takiego trochę oldschoolowego garażu mojego taty. Dzisiaj poruszę zagadnienie czyszczenia do lotu, chemicznego czyszczenia do lotu w silniku diesla. Pokażę Wam, jak to zrobić i omówię pokrótce to zagadnienie. Najpierw odpowiemy sobie na pytanie, czy w ogóle warto czyścić do lot w dieslu, a warto, dlatego że samochód po takim czyszczeniu żwawie reaguje na pedał gazu, no i też wiadomo, nie zanieczyszcza nam się cały silnik, czyli i wtryski, i nie leci gdzieś nam ten nagar na turbo, na EGR. Także na pewno warto. Jeżeli mamy silnik, który ma na przykład 400 tysięcy kilometrów, a nigdy nie było to robione, to ja bym już chemii raczej do tego nie zalecał, bo ilość nagaru, która może w nim być, może powodować to, że kawałek tego nagaru gdzieś tam oderwie się i nam zrobi spustoszenie w silniku. Teoretycznie ta chemia ma powodować to, że rozpuszcza nagar, czyli że ten nagar nie będzie się odrywał kawałkami, gdzieś nam tam uderzał. Ale wiecie, różnie to bywa. Widziałem takie silniki, na przykład w Renówce ostatnio 2.2, tam jest chyba DCI, tak, 2.2 DCI, że po prostu ilość nagaru była ogromna. Ja to można to było łyżką wydobywać. Ten samochód miał 360 tysięcy kilometrów. No i tam już bym nie zastosował tego środka. Tam już wierzę w to, że on jakby kawałek rozpuścił, to by to wszystko nam dalej poszło. Ten silnik 1.6 TDCi, który tutaj mam w C-Maxie dwójce, ma 220 tysięcy kilometrów przebiegu i jeszcze nie jest aż tak bardzo zawalony, dlatego oczyścimy go tą chemią. Jaką chemią, to nie podaję, bo mi za to nie płacą. Jest dużo firm na rynku, możecie sobie wybrać w zależności na to, od tego, na jaką was stać i jaka tam wam się ta chemia podoba. Dobra, teraz największe zagadnienie, czyli gdzie podłączyć tę rurkę i gdzie psikać w tym silniku i ogólnie w silniku. W tym silniku akurat jest sprawa prosta. Zobaczcie, wszystko jest na wierzchu. Tutaj jest filtr powietrza. Tutaj idzie sobie powietrze do turbiny. Jest część zimna, ciepła. Tutaj mamy odmę. I tutaj sobie idzie powietrze. I ten wąż idzie od interkulera. Tam dalej. I tam znajduje się z tyłu. Tutaj nie wiem, czy będzie widać. Tam znajduje się EGR. I żeby oczyścić ten układ, musimy tutaj przed klapę, która tu się znajduje, włożyć tę rurkę. Czyli zdejmujemy tylko tą opaskę i wkładamy sobie tutaj tą rureczkę i psikamy. I teraz jak psikać, żeby było dobrze? Na pewno potrzebujemy dwóch osób. Jedna w samochodzie musi utrzymywać obroty około 1500 do 2,5. Ja utrzymywałem 2000 obrotów, znaczy mój tata utrzymywał, bo ja w tym silniku pryskałem, co wam zresztą też pokażę. Na początku obroty spadały mi, ten silnik się trochę krztusił, nie było tu bardzo dużo brudu, nie było bardzo dużo tego nagaru, ale on się tak krztusił i wtedy ja po prostu odpuszczałem to psikanie. Trzeba tak, wiecie, nacisnąć i puścić. Nacisnąć i puścić, obserwować, co się dzieje. Jeżeli obroty rosną, to osoba, która siedzi w środku samochodu, musi po prostu ściągnąć nogę z gazu, zmniejszyć te obroty, tak żeby nie rozbiegać tego silnika. Bo początkowo, tak jak wam mówię, na początku jak psikałem, to tym silnikiem tak trochę rzucało i obroty spadały. A potem, jak już się trochę przeczyścił, jak już psikałem też mocniej, to obroty szły w górę. Za samochodem leciało trochę białego dymu. Na filmiku wam to pokażę, jak to wyglądało. Nie jakoś bardzo dużo, ale leciało. Co jeszcze? Warto robić takie kompleksowe czyszczenie silnika, czy kompleksowo go wyczyścić od razu po zakupie. Czyli oprócz tego, że sobie wyczyścimy dolot, warto też, bo to wszystko przechodzi nam, ten nagar przechodzi nam przez silnik. Warto też dodać coś, na przykład do baku jakiś środek, który czyści wtryskiwacze.
Dodatkowo po takim czyszczeniu warto sobie dopalić statycznie DPF, no chyba że wiecie, że Wam się regularnie dopala, w jakiś sposób tam monitorujecie to. Ja niedługo wrzucę taki filmik o sposobie na kontrolowanie dopalania, czyli o DPF Control, takim małym, sprytnym urządzeniu z diodą, które zainstalowałem w swoim aucie. Mega mi się to podoba, mega fajny i prosty gadżet. Zrobię Wam następny odcinek o tym. No i tak, dopalić DPF i najlepiej potem jeszcze sobie zrobić półkaneczkę silnika, zmienić olej i ja standardowo też dolewam zawsze Ceramizera i wtedy jesteśmy pewni, że zrobiliśmy wszystko, żeby ten silnik działał dobrze. A chemia działa, uwierzcie mi, to nie są tylko takie slogany, czy tam jakiś marketing i wpuszczanie pieniędzy na darmo w ten silnik. Chemia naprawdę działa i wielokrotnie się już o tym przekonywałem. Gdzie na przykład po użyciu Ceramizera samochód zaczynał, to silnik zaczynał lepiej pracować, samochód nie brał oleju, bo się w jakiś tam sposób uszczelnił. Ten Ceramizer powoduje takie nano uszczelnienie powierzchni. A zresztą to jest temat do osobnego filmu. Dobra, podsumowując, wkładamy rureczkę tutaj. Ona sobie wchodzi tutaj, psikamy, kontrolujemy cały czas obroty. Ta chemia wystarcza nawet na długo. Także z 15 minut, 20, żeśmy to czyścili. No i co? To chyba na tyle w tym odcinku. W różnych silnikach, w różnym miejscu będzie oczywiście to umieszczone to miejsce wkładania rurki. Pamiętajcie, żeby to po prostu było przed EGR-em, układzie dolotowym. Jak nie wiecie gdzie, to też to albo wygooglujcie, albo gdzieś zapytajcie. No bo na przykład słabo by było tutaj, jakby ktoś zdjął to i tutaj bezpośrednio walił gdzieś tam w turbinę tym środkiem. Dobra, to tyle. Aurę mamy taką dzisiaj niesprzyjającą, także może nagram jeszcze jakiś sobie filmik. No i co? Trzymajcie się. Nareczka.